01 do przerwy w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Możecie nas także słuchać na radioluz.pwr.edu.pl, a także śledzić nas na naszym Facebooku, a także zadawać pytania w kierunku naszego dzisiejszego gościa, czyli Anny Grejman, przyjmującej Impelu Wrocław. Ania, witamy w naszym studiu. Hej, witam. Zaczynamy chyba dzisiaj od bieżących spraw, mianowicie od meczu z Muszyną, wygranego przez was 3-1. No wiadomo, wygrana cieszy. Myślę, że pierwszy set to w ogóle bez historii. Masa błędów z naszej strony. Później już myślę, że poszło z górki i no mówię, wygrana i to cieszy najbardziej. Było to bardzo ważne spotkanie w kontekście układu w ligowej tabeli. Wy jesteście na czwartej pozycji, drużyna z Muszyny na trzeciej, więc bezpośrednie starcie o pierwszą trójkę. Tak, był bardzo ważny mecz. Trzy punkty na naszym koncie dały nam, zmniejszyły przewagę pomiędzy nami a Muszyną. Mamy teraz trzy punkty do Muszyny i no przed nami jeszcze kolejne spotkanie, mam nadzieję, że też będą do przodu. A powiedz nam, jak smakuje wygrana z wiceliderem tabeli? Myślę, że każda wygrana cieszy i nie podchodzimy do tego, czy ktoś jest na drugim miejscu, czy na ósmym. Cieszymy się z wygranej, tak jak z każdej, myślę. Przed wami teraz seria teoretycznie łatwiejszych spotkań, między innymi z Budowlanymi Łódź czy z drużynami Legionowa. Cel oczywisty, zdobycie kompletu punktów. Myślisz, że drugie miejsce jest w waszym zasięgu przed playoffami? Na pewno będziemy do tego dążyć, żeby znaleźć się na drugim miejscu, ale jak mówię, że szanujemy każdego przeciwnika, do każdego meczu podchodzimy na pełnym skupieniu, koncentracji, czy to jest właśnie drużyna z jakiejś dołu tabeli, czy z góry, tak samo do tego podchodzimy. Nigdy nie wiadomo właśnie, jak się potoczą losy, tak jak samo na przykład dzisiaj mecz Chemika z Łodzią, prawda? Tak, tam Chemik 3-2 tak pokonał dopiero po tiebreaku. Drużyna z Łodzi zdobyła jeden punkt. Właśnie, jeszcze wspomniałaś wcześniej o tym pierwszym secie, który nie pasował tak jakby do tej bajki, powiedzmy, tej czterosetowej. Wydaje mi się, że tak już przyzwyczailiście nieco tych wszystkich fanów i tych wszystkich gości, którzy się gromadzą w hali Orbita, że no, czasami tracicie te punkty z rzędu. Czasami jest to 8 punktów, czasami jest to 10 punktów. Na czym polega ta wasza taka tendencja do takiego tracenia punktów? Myślę, że jakbyśmy szły od razu, że tak powiem, z kopyta i robiły przewagę, to by było po prostu nudne, a że lubimy adrenalinę i emocje, po prostu chcemy, żeby kibice mieli jakieś, no, widowisko. A my do rozmowy z naszym gościem wracamy już za chwilę. Anna, mamy do ciebie teraz takie pytanie związane z twoją poprzednią drużyną, Chemikiem Police. Myślisz, że ta drużyna jest poza zasięgiem wszystkich pozostałych w Orlen Lidze? Myślę, że ta drużyna jest, ma swoje słabe strony i naprawdę można to wykorzystać. No, myślę, że to nie jest zespół, który jest poza zasięgiem, bo na przykład Łódź pokazała dzisiaj, że można powalczyć z tą drużyną i no, jak widać, można. Ale ty zaczynałaś właśnie w Chemiku Police wtedy, kiedy formował się ten polski Real Madryt, powiedzmy tak. Powiedz mi, czy to nie było dla ciebie, czy odczuwałaś taką rywalizację też, bo jednak tam było dosyć tłoczno na pozycji przyjmującej. Czy to może też cię zmotywowało do tego, żeby jednak pokazać, że tak, ja umiem i ja mogę grać lepiej? Początki w Policach były takie na zasadzie, że ja uczyłam się od, no, można powiedzieć, od gwiazd, od naprawdę doświadczonych zawodniczek. No, Gosia Glinka to jest, no, wiadomo, wielkie nazwisko i dla mnie główne założenie było wyciągać z treningów jak najwięcej. No, nie miałam może wielkiej możliwości pokazania w meczach, ale naprawdę, dużo mi ten dał sezon i dużo się nauczyłam i starałam się wynieść z każdego treningu jak najwięcej. A jak się czułeś, gdy widziałaś w jednej szatni na jednym boisku gwiazdy, bo to są gwiazdy, m.in. Małgosia Gdynka, które mogłaś wcześniej oglądać tylko w telewizji? No, powiem, że na początku się stresowałam, nie wiedziałam, czy mam się zwracać do nich per pani, czy na ty. No mówię, z dnia na dzień poznawałam je tak lepiej i muszę przyznać, że to są równe babki, naprawdę, i dogadywałyśmy się coraz lepiej.
Czy wydaje ci się, że jesteście w stanie powtórzyć z Impelem to, co osiągnęliście z Chemikiem właśnie rok temu? Czyli Mistrzostwo Polski. Tak, Mistrzostwo Polski. Oraz Puchar Polski, dodajmy. Na pewno do tego dążymy i mam nadzieję i trzymam kciuki za naszą drużynę. We Wrocławiu zbudowała się przed tym sezonem bardzo fajna ekipa z trenerem Ture Aleksandersonem. Jak ty się odnajdujesz właśnie we wrocławskiej drużynie? Atmosfera jest w porządku. Trener naprawdę jest, jest mega dobrym specjalistą. No cóż mogę powiedzieć, no dobrze się czuję w tym zespole i mam nadzieję uczyć się i wiadomo. Miejmy nadzieję, że przed nadchodzącymi playoffami będziecie miały jak najlepszą pozycję w ligowej tabeli, bo chyba z Chemikiem Police chcecie się spotkać dopiero w finale. No, liczę na to, mam nadzieję. Mówiliśmy o Orlen Lidze, to teraz przejdźmy sobie może do Ligi Mistrzyń, no bo tutaj już ostatni mecz, niestety znów przegrany, z Volero Zürich, 1-3. Widzę tutaj, że macie taką zwyżkę formy, powiedzmy, bo 3-0 na początku w tej pierwszej rundzie, 3 mecze, potem ten jeden set udany jest, udało się wygrać w każdym z tych meczów. No wydaje mi się, że jeżeli by dalej ta Liga Mistrzyń trwała, no to na pewno by doszło na pewno do jakiejś wygranej. No cóż, właśnie przyznam, że pierwszy mecz słabo wypadł w naszym wykonaniu. Nie wiem, może dlatego, że stres albo jakaś może lekka trema, bo pamiętam, że byliśmy troszeczkę sparaliżowane. Dlatego było pełno błędów naszych. Tak jak mówisz właśnie, przy naszych kibicach w naszej sali było już lepiej. I no niestety liga już się skończyła, chociaż... No cóż, set urwany. No cóż, była walka, ale niestety się nie udało. Po fazie grupowej macie na swoim koncie 6 porażek, ale chyba nie możemy tego oceniać w kategorii porażek czy małych sukcesów, dlatego że był to wasz pierwszy sezon w Lidze Mistrzyń. Tak, to był debiut i no, nie był może zbyt udany, ale myślę, że wnioski wyciągniemy i na przyszłość to może jakoś zaprocentuje, mam nadzieję. A skoro jeszcze się tak kręcimy cały czas przy tej Lidze Mistrzyń, no ostatnie dwa wyjazdy do Omska, do Stambułu. Jakie wrażenia z tych wyjazdów? Wrażenia, no generalnie samolot, przesiadka, lotnisko i tak na okrągło. Ja mam chorobę lokomocyjną, więc dla mnie to był koszmar naprawdę. Byłam nafaszerowana aviamarinem i starałam się jakoś przetrwać tą podróż. No cóż, leci się cały dzień praktycznie, gra się godzinę, półtorej, no ale zawsze coś się wyciągnie z takiego spotkania, naprawdę. Podobały się miasta w Rosji i w Turcji? Przyznam, że nie mieliśmy czasu zbytnio już na jakieś zwiedzanie czy zapuszczanie się w miasto. Z reguły jak mieliśmy chwilę wolnego, to wiadomo kima. No ale głównie to hala i hotel, no. Czy takie podróże uciążliwe, bo w sumie Stambuł i Omsk bardzo daleko od Wrocławia, są dla was jakimś problemem, aby rozgrywać potem mecze? W Rosji miałyśmy różnicę czasową około 5 godzin i to może był jakiś dyskomfort, no ale staraliśmy się jakoś przestawić. No i wiadomo, jak jest podróż długa, to też nogi drętwieją. Nasz fizjoterapeuta starał się nam załatwić zastrzyki na rozrzedzenie krwi, co nam no, w jakiś sposób pomagało. No ale cóż, no dałyśmy radę. Ania, na razie w swojej karierze zwiedziłaś takie kluby z takich miast jak Sosnowiec, Police, Bydgoszcz czy teraz Wrocław. Sama jesteś ze Szczecina, więc te podróże są obecne od początku twojej kariery, a warto przypomnieć, że jesteś bardzo młodą zawodniczką, bo masz dopiero 22 lata niespełna. Chciałam powiedzieć, że ja w wieku 12 lat wylądowałam w szkole z internatem. Jako jedyna gimnazjalistka mieszkałam z licealistami i to było dla mnie mega wyzwanie i po prostu zostałam wyrzucona przez rodziców na głęboką wodę, naprawdę głęboką. Myślę, że to mnie tak trochę zahartowało i później, tak powiem, nie wiem, łatwiej mi było się przystosować do nowych miejsc i było mi po prostu no łatwiej. No a mogę powiedzieć, że po prostu przywykłam do życia na walizkach. W 2012 roku udało ci się dosyć duży sukces odnieść. Najlepsza przyjmująca Mistrzostw Polski juniorek. Bardzo fajnie wspominam ten czas, czas juniorek i w ogóle kadetek i młodziczek też. No cóż,
Niestety teraz zaczął się poważny sezon, poważne granie i no teraz będę starała się dążyć do tego, żeby osiągnąć podobne sukcesy i większe w grze seniorskiej. No właśnie, a takim wydaje mi się, że jednym z takich największych marzeń każdej siatkarki, każdego siatkarza jest właśnie powołanie do kadry narodowej. Jak ty wspominasz tą wiadomość od trenera reprezentacji polskiej, który właśnie dał ci tą kartę przetargową do reprezentacji Polski? Ja pamiętam, jak byłam w gimnazjum i moja obecna trenerka właśnie Danuta Cieśnicka. Pamiętam, to był chyba jeszcze dzień moich urodzin i przyniosła mi właśnie kartkę z powołaniem do reprezentacji, to była chyba jeszcze reprezentacja kadetek, o ile pamiętam. To po prostu, no nie mieściło mi się to w głowie, no marzenie po prostu i naprawdę wyróżnienie ogromne. Czy kiedyś myślałaś o tym, że możecie coś takiego właśnie spotkać? Nie, nigdy nie sądziłam. Ja po prostu robiłam to, co lubię i nie sądziłam, że dojdę do takiego właśnie momentu, gdzie będę mogła grać z orzełkiem na piersi i reprezentować no, cały kraj właściwie. Właśnie, wydaje mi się, że jest jednak duża różnica, jeżeli się gra dla klubu, a jeżeli się gra dla reprezentacji. Czy ty możesz potwierdzić moje słowa? Jest różnica, na serio. Jest ogromna. Jest większa przede wszystkim odpowiedzialność, bo no, tak jak mówię, nie gra się tylko właśnie na swoje nazwisko, ale też reprezentuje się no, wszystkich Polaków i no, jest różnica. Ania, ty jak zaczynałaś swoją karierę, bo możemy chyba już powiedzieć o karierze w siatkówce, to był jakiś klub na świecie, w Polsce, którym na pewno chciałabyś kiedyś zagrać? Jak byłam młodsza, to zawsze marzyłam o wyjeździe gdzieś, może Ameryka Południowa, Brazylia, tego typu kraje, ale tu jest dobrze, poziom w Polsce jest naprawdę dobry i no, nie wiem, mam w planach oczywiście gdzieś wyjechać, chociaż na sezon próbować czegoś innego. No, na razie jestem w Polsce, jest okej. A jesteś we Wrocławiu stosunkowo od niedawna. Jak ci się podoba stolica Dolnego Śląska? Wrocław to jest naprawdę piękne miasto. Rynek, no ja jestem naprawdę zachwycona. Nie miałam jeszcze okazji jakoś tak zagłębić się, nie wiem, zwiedzać czy coś tego typu rzeczy, ale jak skończę sezon i to na pewno poznamy się bliżej. Poznacie się bliżej z Wrocławiem. Bardzo fajne stwierdzenie. Ania, najbliższy mecz gracie z drużą Budowlani Łódź. Jeszcze wracając do tematu Orlen Ligi, myślisz, że pewne zwycięstwo będzie 3-0? Nie mogę tak powiedzieć, bo nigdy nie jesteśmy pewne zwycięstwa. Podchodzimy tylko skromnie, wiadomo. Respekt do każdej drużyny, każdego zespołu. No cóż, Łódź dzisiaj miała dobry mecz, dobre spotkanie i na pewno będą walczyć, ale my też tanio skóry nie sprzedamy i damy z ciebie wszystko. Ania, chciałabyś kogoś pozdrowić za pomocą akademickiego Radia Luz? Oczywiście, chciałabym pozdrowić mojego pieska, mojego chomika, mamę, siostrę, o ile słuchają, i wszystkich słuchaczy Radia Luz. Ania, czego wam życzyć, tobie i wam jako drużynie w nadchodzących meczach? Połamania nóg. Tak się mówi w siatkówce? Połamania nóg czy połamania rąk? Połamania rąk może być. Połamania rąk. No to życzymy wam w takim razie, życzymy wam połamania rąk, nóg, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ania Grejman, przyjmująca reprezentacji Polski i Impelu Wrocław, była naszym oraz waszym gościem w studiu akademickiego Radia Luz. Dziękujemy, Aniu. Dziękuję za miłą rozmowę. Naprawdę mili ludzie tutaj są w tym studiu i polecam wszystkim Radio Luz na 91.6. Dziękujemy, Aniu. Wracamy za chwilę ze sportem akademickim.